Tomasz Kamel opowiedział o zwolnieniu z TVP. Tak go potraktowali. Dostałem maila i SMS-a. Tomasz Kamel jest bez wątpienia jedną z bardziej rozpoznawalnych postaci telewizji polskiej. Ostatnie zmiany jednak nie zapewniają nietykalności żadnemu dziennikarzowi, co zresztą nie jest nowością w TVP. Zwolnienie dotknęło bowiem także Kamela. Szok, jak potraktowano jednego ze swoich pracowników. Zwolnienia w TVP. Lista znanych nazwisk się nie kończy. Odwołanie dotychczasowego kierownictwa TVP, Polskiego Radia i PAP, a także ogłoszenie stanu likwidacji publicznej telewizji przez ministra kultury postawiło siedzibę TVP w stan gotowości. Pracownicy drżą o swoje posady, a najnowsze doniesienia udowadniają, że nawet wieloletni dziennikarze nie mają szansy na taryfę ulgową. W ciągu ostatnich tygodni grudnia z pracą pożegnało się wiele znanych gwiazd, m.in. Marek Sierocki, Michał Adamczyk czy Danuta Cholecka. Nie jest jednak pewne, że do listy dziennikarzy nie dołączą kolejne nazwiska. Nowy rząd ma bowiem wziąć pod lupę także rozrywkowe programy stacji. Tomasz Kamel gwiazdą TVP. Jak wygląda jego pozycja w stacji? Tomasz Kamel od ponad dekady jest jednym z prowadzących Poranne Pytanie na Śniadanie, gdzie w duecie z Izabellą Krzan zjednał sobie rzesze fanów. Oprócz śniadaniówki widzowie TVP mogli oglądać go także w m.in. The Voice of Poland, The Voice Kids, Dance Dance Dance, The Voice Senior czy Kocham Cię, Polsko. Mogłoby się wydawać, że spora ilość programów zapewniła mu stałą pozycję w TVP, jednak w obecnej sytuacji nic nie jest przesądzone. Stacja nadal reklamuje swoje największe wydarzenia występem Tomasza Kamela, jak w przypadku nadchodzącego sylwestrowego koncertu. Mimo to prezenter musi mieć oczy dookoła głowy. Doświadczenie ze stacją nauczyło go, że nic w jego karierze nie jest przesądzone. Dziennikarz dostał nieoczekiwanie wypowiedzenie umowy. Tomasz Kamel otrzymał zwolnienie od TVP. Stacja pożegnała go SMS-em. Nie da się ukryć, że obecnie mało kto wyobraża sobie popularne hity TVP bez udziału Tomasza Kamela. W przeszłości współpraca pomiędzy dziennikarzem a stacją nie była jednak usłana różami. O bezduszności zawodu prezenter przekonał się na własnej skórze w 2007 roku. Wtedy to TVP nieoczekiwanie wypowiedziała mu umowę, argumentując decyzję udziałem w programie konkurencyjnej stacji. W rozmowie z Vivą, Tomasz Kamel przyznał, że Taniec z Gwiazdami był jedynie pretekstem do usunięcia go ze stacji. Na pożegnanie dostał maila i SMS-a. Jeśli ktoś mówi, że utrata pracy nie rani uczuć i nie upokarza, kłamie. Poczułem się źle. Dostałem maila i SMS-a. Nie ja pierwszy i nie ostatni. Rzecz w tym, że wcześniej, gdy zgodziłem się tańczyć w TVN, w prasie opublikowano komunikaty TVP, że cieszą się i będą za mnie trzymać kciuki, bo jestem gwiazdą jedynki. Potraktowałem to poważnie. Taniec z Gwiazdami był tylko pretekstem do zerwania ze mną umowy, stwierdził. Rozstanie dziennikarza ze stacją nie trwało jednak długo. Po kilkumiesięcznej przerwie wrócił wraz z nowymi programami pod opieką. Był gospodarzem Dzieciaki Górą, a także poprowadził koncert Hity na czasie 2008 oraz Sopot Hit Festival 2008.
O dziwo sytuacja się powtórzyła w 2009 roku, gdy prezenter ponownie otrzymał wypowiedzenie. Wtedy związał się z Polsatem, a także rozpoczął radiowe audycje. Do TVP powrócił dopiero po 2 latach. Miejmy nadzieję, że w jego przypadku powiedzenie do 3 razy sztuka nie okaże się trafione.